15 marca 2021 roku. Dokładnie rok temu. W podobny sposób rozpoczynaliśmy spotkania z Państwem dotyczące informowania mieszkańców naszego miasta o stanie sanitarno-epidemiologicznym w naszym mieście. To już ponad 80 naszych spotkań. Ostatni rok to bardzo trudny czas, a nasze doświadczenia pokazują, że koronawirus nie odpuszcza. Trzecia fala powoduje, że w kraju mamy ponad 25 tysięcy zachorowań, a w samym powiecie sieradzkim to ponad 30 osób, 38. I można domniemać, że duża część tych osób to są mieszkańcy naszego miasta. Dlatego gorąco apeluję do Państwa o to, abyśmy wrócili do starych zasad i nie ulegali emocjom i rozluźnieniu atmosfery, abyśmy mogli w dalszym ciągu bezpiecznie żyć. Koronawirus, który dotyka również i Urzędu Miasta w Sieradzu, powoduje, że mamy świadomość tego, że jest to wydanie czy mutacja koronawirusa dużo bardziej zaraźliwa niż ta, która była rok temu, z którą musieliśmy się zmierzyć, i widzimy to po reakcjach organizmów również naszych pracowników. Dlatego gorąco apeluję o to, abyśmy pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: zachowanie dystansu, przebywanie w bezpiecznej odległości od siebie, dezynfekcję rąk, ograniczenie przez najbliższy czas spotkań do absolutnego minimum, po to, aby święta, które są już za niedługi czas, mogły być spędzone w gronie rodzinnym. Rok czasu informacji, które Państwo otrzymywaliście, to bardzo trudny rok ze względu na epidemię. I mam nadzieję, że po szczepieniach, które są udziałem również mieszkańców Sieradza, po wielu setkach, a może i tysiącach osób, które przeszły koronawirusa w naszym mieście, jak najszybciej zdobędziemy tą oczekiwaną i uprawnioną odporność zbiorową i lato czy jesień bieżącego roku już będzie okresem, w którym będziemy mogli cieszyć się tak naprawdę radością i powrotem do normalności, czego sobie i Państwu również życzę. Szanowni Państwo, w tym trudnym czasie przypominam Wam również o tym, że służby i wszystko to, co dzieje się w Urzędzie Miasta, funkcjonuje na poziomie takim, jak to było rok temu. Gorąco zachęcam do tego, abyśmy obserwowali naszych bliskich, tych, którzy znajdują się w naszym otoczeniu, ale również i naszych sąsiadów czy osoby, które z nami przebywają. Służby takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska czy strażacy ochotnicy są do Państwa dyspozycji. Telefony, które były dla Państwa dostępne w przypadku, kiedy takiej pomocy potrzebowaliście, w dalszym ciągu funkcjonują. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zachęcamy do tego, aby w przypadkach wątpliwych dzielić się z nami taką informacją dotyczącą osób, które potrzebują pomocy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji i gorąco do tego zachęcam.